No i mamy poranek, panie Marku, jak się wstawało? Bardzo ładnie, byłem morsować. Woda ciepła. Śniadanko? Śniadanko wpierdolone. Proteiny rozchodzą się po mięśnie. Trzeba kurwa wstawać. Jak to mówią goście z KOS. Siłki. Łapa sama się nie zrobi. To by było na tyle może z porannej relacji. Zdejmiemy buty? No, bo zaraz tam zdejmiemy. Zdejmujesz buty? Tak. Już? Tak szybko? No nie wiem, gdzie jest. Fajnie to, nie? No i w sumie jesteśmy przed miejscowością Łazy. Jakiś kawałek. Piękna pogoda. Nikogo nie ma na plaży. Jest całkiem pusto. Jedna osoba chyba tam jest. Jakiś wędrownik zmierza w moją stronę. Jak tam, panie Marku? Lec napierdalaj. Obciążenie jest duże. Nie ma barków jak Mike Tyson. To i boli. Miały być. Co? Miały być, ale nie. Nie ruszać. Patrzcie, jesteśmy, jaka jest sytuacja. Zaraz umrzemy, kurwa. Czemu? Jesteśmy w Łazach i do najbliższej miejscowości mamy jakieś, to takie, gdzie może być sklep, 20 km. Tu kurwa nie ma nic do jedzenia, ani do picia. A my mamy, kurwa, już duże niedobory w wodzie i nic jedzenia. Czyli kiepsko. I jesteśmy, kurwa, głodni. Musimy poszukać coś, może coś tu jest, nie? Ci ludzie gdzieś kupują. Samochody mają. Jeżdżą do sklepu, do Mielna. Tu jest, ale pozamykane. Jeszcze ja będziemy musieli do Mielna wracać. Ja się nie wracam do Mielna. Będziemy łowić ryby w morzu. Widzieliśmy dwie nawet. I tu też zamknięte. No i tu jesteśmy teraz w takiej smażalni ryb. O, piwo już jest. Właściwie to jedyna otwarta w okolicy, w tym mieście. Właściwie miasteczku, bo jak tu pani powiedziała, 40 osób mieszka. Tu jest zamknięte, no jest tu z boku, ale nie widać. Prawie sami. Już zapomniałem, Łazy się nazywa miejscowość. No i czekamy na rybkę. Cześć Marek, co możesz powtórzyć? Wiesz, że Hitler był Austriakiem i miał korzenie żydowskie? No, słyszałem o tym. A wiesz, że ty masz to samo? To o twoich korzeniach żydowskich rozmawialiśmy wcześniej. Natomiast to, że jesteś Austriakiem, wyszło właśnie teraz. Co masz na to do powiedzenia? Nic. Odmawiam komentarza.
tej sprawie. Wyszło właśnie, kurwa, twoja zbrodniarska natura. Jak tam rybka? Jeszcze nie próbowałeś? Tak, kurwa, nie gadam z nazistami. No, to takie ładne danie tutaj mamy. Nie ma co z Markiem rozmawiać. Ile twoje wyszło? Moje 41. 41 zł całe za jedno. Masz lżejszą rybę. A włoska to lżejsza. Dlatego, że mam większy bicep. No pewnie tak. Dobra, to jemy. No da. I co, Mar? Ciężko? Ciężko? Nie no, kurwa, lekko jest. Musimy na plecach tylko 300 kg, także póki co jest dobrze. Ale pogoda ładna, nie? Pogoda ładna, ale co z tego, jak my po 5 metrach przejścia musimy zdejmować plecaki pół godziny. Mam tak przyładowany bagaż, że to się dałby nie mieć. Jesteśmy głupi. Wszystko przez piwo. Wszystko przez piwo. Ale jak się, kurde... Kryzys podróży. Ochlaj tusem, no to już trzeba ponosić koszty. Mamy dzisiaj przykład. Najlepszy. Patologiczny. I tam idziemy. Co, panie Marku? Jak trasa? Bardzo dobrze. Leciutki plecak. Idzie jak po maśle, nie? Tak, z grubsza bardzo, bardzo trafnie to ująłeś. Piękny szum fal. Słoneczko zaszło, lepiej się idzie, nie? Czyste morze. Czyste morze. Autostrada, tak się czuje, kurwa. Wiesz, naprawdę, jak autostrada. Marek na autostradzie jest. No, na tej plaży, no to wiesz, te kamienie, gorąc, piasek się zapada, tu nie da się przejść. Patologia. Marek, jak tam? Gdzie jesteśmy? Jak to się nazywało? Dąbki? Dąbki. Jak? Ciężko jest, nie? Przejebanie ciężko jest, proszę pana. W sensie już, kurwa, jesteśmy bliżej końca. Plan wykonany na dzisiaj, teraz robimy bonus. I idziemy się najebać. Potem będzie dodatkowa konferencja zżygania, także zapraszam. Dziękujemy za wypowiedź. Cieszymy się, że nam pan opowiedział o dąbkach. To są takie ładne rzeczy, proszę bardzo. Rzepka jest, tutaj jakiś smok, tam jest szark. Same drapieżniki. A piwo gdzie jest? Piwo jest tutaj. W bardzo dobrej temperaturze. Donieśliśmy do następnego miasta, nie? Idealne do spożycia. Plus 44 stopnie. Najlepsza. Ja wolę. Od razu mamy grzańca. W razie jakby noc była. Trochę wykolegowaliśmy dzisiaj. Ale trudno. Ile kilometrów nieśliśmy to piwo, nie? Lepiej, żeby było dobre. Teraz musi być dobre. Tym bardziej, że mogliśmy je kupić tu w sklepie za rogiem. Nie ma się czego wstydzić. Wstydzę się tego, co dzisiaj zrobiliśmy. O kompromitację. O skutstwo najgorsze. No. Nie róbcie tego w domu. Szkoda czasu. I zdrowia. I wejście na plażę za dąbkami. Ale szczerze mówiąc, to mamy już dość dzisiaj tego obciążenia i wszystkiego.
że gdzieś tutaj, mam nadzieję, się rozbijemy. Teraz zobaczymy, czy nie ma ludzi, czy jest dużo ludzi. Nikogo nie widać. Tam są ludzie. Tu. Troszkę lepiej, ale tam gdzieś widzę chyba w tle. No zobaczymy. Co to jest? Tu jest Marek, kierownik wyprawy. Patrzę, co się dzieje na plaży. To jest jakaś kurwa patologia. Nie, no nie jest tak dużo ludzi. Nie? To zobaczymy tam, kurwa, na tym cyklu. To co zrobimy? Nie wiem, kurwa. Idziemy się z piwo wypić, kurwa, niech spierdalają później. Obraz jak po bitwie. No i jest już wieczór i tu będziemy nocować. Zaraz pokażę gdzie. Niestety kręci się trochę ludzi. Jest baza wojskowa obok. Tu jest nasz gwiazdor Marek. I nasze obozowisko będzie. Dzień dobry. A wam pozwolenie na nocowanie tutaj? Pan ma kurwa, pałkowanie. Pałkowanie? Tak, przybranie do pałki. Znaczy pałki do biurka. No ja nie, nie o tym mówię. Co pan tutaj, żarty sobie robi? Tak, proszę pana. Tak to... Trzeba to kurwa przełknąć. Piwko wypił i żarto wnieś. Żarto wnieś bez piwka. Kurwa, sportowiec, widzisz? Znaczka, skupetka, buterki. No, piękna prezentacja, dziękujemy. To tu. To tam. Mam ogień. I to tu. I tak sobie będzie ciupciać się przez kilka minut. Ja w tym czasie. Przesypę sobie zawartość tego kubeczka do tego kubeczka. Natomiast to co jest w tym kubeczku, proszę państwa, całą resztę utylizujemy. Nie zostawiamy gdzie? Nie zostawiamy nigdzie, tylko w koszu. Dobra. Bushcraftowy mistrz naucza. Wracamy jak będzie danie gotowe. No witaj Marek. Nie wiem czy mnie widać, Marka widać. Czy nas słychać? Zaraz zobaczmy. Jest nagranie próbne.